trzy linery, jakie mam w swojej kolekcji. To są produkty przed zakupem, których ja się bardzo broniłam, ponieważ no, stoję na stanowisku, że w pewnym wieku nie należy już malować opadającej powieki, aby jej sobie dodatkowo nie obciążać właśnie linerem, że delikatna kredka wystarczy. Jak wiecie, jeśli oglądałyście moje wcześniejsze filmy, znalazłam pewien kompromis. To jest produkt firmy Clarence 3 Dot Liner, który działa na zasadzie takiego widelca, którym można sobie wykropkować linię rzęs i bardzo uwypuklić oko, nie dodając ciężkości tej powiece. I to jest produkt, na temat którego ja więcej mówiłam w filmie Mój własny Beauty Box. Jeśli chcecie poznać moją opinię, to polecam Wam ten film. Drugi liner, który sobie zakupiłam, to jest taki bardziej mazaczek z firmy Eveline. Te mazaczki wymagają ogromnej precyzji, a przy mojej opadającej powiece nawet ta precyzja czasem nie wystarcza, także zrobienie sobie krzywdy takim mazaczkiem w moim przypadku jest bardzo proste. Ale jest liner, który trochę ratuje sytuację i to jest numer 2 w kategorii moich produktów. To jest Physicians Formula, liner, który można, on jest w pędzelku, ale który można fenomenalnie stopniować. Znaczy jedno takie posunięcie powoduje tylko taką delikatną kreseczkę i nabudowywanie tego linera to jest właśnie mocna strona tego produktu. Także jak mam melodię do tego, żeby zająć się bardziej swoimi kreskami, to używam tego produktu. Oczywiście Clarence pozostaje numerem 1, ale Physicians Formula to jest produkt na drugim miejscu podium. Moi drodzy, ja już wielokrotnie w moich filmach wspominałam, że ja nie jestem zwolenniczką palet. Generalnie mam bardzo również niewiele cieni, ponieważ do swojego makijażu, do podkreślenia na przykład górnej powieki, znacznie częściej używam różu, tego samego, którego używam do policzków, nie używając cieni. Takie wielokolorowe palety to w ogóle nie jest moja bajka, ponieważ ja nie byłabym w stanie tego zużyć. Jedyna mała paletka, jaką posiadam, to jest rzecz, którą również kupiłam w TK Maxie. Firma nie jest specjalnie znana, nazywa się Miss Cop. I ona już jest niestety taka dość zniszczona, poobijana przeze mnie. Kolory bardzo naturalne, bardzo różne odcienie brązu, wszystkie matowe. I te kolory bazowe również, wszystkie matowe, więc coś, co doskonale sprawdza się na dojrzałej powiece. To jest mój faworyt, jeśli chodzi o paletki do oczu, kolory, których czasem używam. A na drugim miejscu podium plasuje się NYX. I taka trójeczka to jest, myślę, coś takiego obiektywnie najbardziej nadającego się do zużycia. I to jest trójeczka z numerem 7, kupiona w Douglasie. Te paletki z NYXa są tak układane, aby można było kupić później wielokrotność tych cieni. Także można kupić trójeczkę, można kupić 6, można kupić 9. Myślę, że fajny pomysł, ale widzicie, co się przydaje najbardziej. Cień bazowy i ewentualnie taki cień lekko przycieniający powiekę. Z najciemniejszym cieniem już w wieku dojrzałym jest troszeczkę gorzej, ale cienie matowe, które podobnie jak paletka, o której Wam powiedziałam, mimo tego, iż mają intensywne kolory, nie osypują się w ogóle. To są dwa produkty, które kompletnie nie osypują się podczas malowania, co wydaje mi się niezwykle rzadkie, zwłaszcza jeśli chodzi o takie najciemniejsze brązy, jak chociażby te dwa produkty, które tutaj macie. Ja mogę rano pędzlować się jeszcze na śpiąco, jeszcze się nie zdarzyłabym sobie tymi produktami zrobiła krzywdę.
przy cieniach nie mogę nie wspomnieć o produkcie, który odkryłam stosunkowo niedawno. Ja naprawdę, słuchajcie, długie miesiące nosiłam się z zakupem Color Tattoo, ale kiedy sprawdzałam te wszystkie odcienie w drogeriach, to o perłowych oczywiście nie było mowy, bo moja powieka w moim wieku już by tego absolutnie nie zniosła. Natomiast kolory matowe, ja miałam wrażenie, że ja mogę sobie tylko plam narobić tymi produktami. Tymczasem pojawił się wreszcie Crème de Rose, kolor numer 91. Taki beż odbijający się jakby lekko na różowo, absolutnie matowy produkt, który jak podkład wyrównuje kolory powieki, bardzo fajnie utrzymuje cienie, bardzo fajnie współgra właściwie ze wszystkimi kolorami, jakie można sobie położyć na powiekę, także z cieni takich w kremie, mój jedyny, za to ulubiony i za to tak bardzo ulubiony, że będę już do niego wracać zawsze. Wam też serdecznie polecam. Korektory pod oczy to następna kategoria. Mam również dwa produkty. Numer jeden to bezwzględnie MAC Pro Longwear Concealer. Produkt bardzo kryjący, który nie zbiera się w zmarszczka, który nie wymaga przypudrowania, który utrzymuje się pod okiem. Myślę, że jakbym mu postawiła zadanie trwania pod okiem przez 20 godzin, to nie byłoby najmniejszego problemu. To jest już moje kolejne opakowanie i do tego produktu będę wracała. Mój MAC jest w takim samym kolorze jak podkład z MAC-a, czyli NC25, ponieważ ja nie jestem zwolenniczką takiego silnego rozświetlania przestrzeni pod oczami. Jakoś tak zauważyłam, że u mnie to troszeczkę bardziej uwypukla zmarszczki. A kolejny produkt, którego jedyną wadą jest to, że nie jest dostępny w Polsce, to jest Age Rewind Maybelline, znany wszystkim już chyba korektor z gąbeczką, którego działanie pozostaje dla mnie kompletnie niezrozumiałe, ponieważ on jest lekki, w kontakcie ze skórą nabiera pewnej takiej pudrowości i nie ma tego elementu zastygania, więc właściwie absolutnie nie wiem, na jakiej zasadzie działa w taki sposób, że utrzymuje się na skórze absolutnie nie ruszając się spod oczu, nie zbiera się w zmarszczkach, nie wymaga również takiego fiksowania pudrem, czego ja nie robię. Też zauważyłam, że moja skóra tego nie lubi i że to uwypukla zmarszczki pod moimi oczami, także Age Rewind, no dobra, no niech będzie, że to jest drugie miejsce, ale naprawdę dwa korektory działające na zupełnie innych zasadach, ale oba dają fenomenalny rezultat, również wydajność. MAC jest trochę bardziej wydajny, ale również duża jest wydajność tego Age Rewind. Polecam bardzo serdecznie. W kategorii pudry do twarzy u mnie od dłuższego czasu liczą się praktycznie wyłącznie pudry białe. Pudry, których używam, to jest Vichy Derma Blend, produkt, który mam, który nigdy się nie skończy, ale którego ja już chyba nie skończę, ponieważ z trzech produktów takich zupełnie białych, o których chcę Wam powiedzieć, Derma Blend sprawdza mi się najgorzej. Kolejny produkt, jakiego używam, to jest MAC Prep and Prime. Wiecie co, drugi raz już nie kupię tego pudru. Jego zaletą w stosunku do dwóch pozostałych w tej konkurencji jest to, że jest w formie prasowanej, można go zamknąć w puderniczce i do takiego lekkiego przypudrowania nosa po prostu nosić w torebce, ale za jego trwałością nie przepadam i moim faworytem pozostaje HD High Foundation Powder z Make Up For Ever. Też produkt, który jest tak nieprawdopodobnie wydajny, że zauważyłam, iż w Sephorze są już dostępne nowe wersje
tych pudrów w takich większych i bardziej płaskich opakowaniach. Jest to ten sam produkt, ale mój tak długo się nie kończy, że firma zdążyła wprowadzić nową wersję. Także mój numer jeden, jeśli chodzi o matowienie i jeśli chodzi o to, aby nie dodawać ciężkości swojemu makijażowi. Zdecydowanie Make Up For Ever. W kategorii róże i bronzery u mnie wygrywają bronzery. Trzy róże, jakie posiadam i jakimi właśnie Wam tutaj świecę po oczach, to są dwa produkty Specify. Beznadziejne mają opakowania, za to przecudne kolory. Bardzo delikatny róż matowy, taki naprawdę cukierkowy, matowy, z którym trudno przesadzić. To jest limitowana wersja Pecfaj wiosenna. Kolejny produkt to jest również matowy, taki lekko wpadający w śliwkę. Róż, którym również trudno przesadzić, a którym można uzyskać taki bardzo interesujący element podkreślenia, nie tylko zaróżowienia policzka, ale takiego podkreślenia już na granicy konturowania policzka. Mój ostatni nabytek to jest również taki ciemnoróżowy Max Factor Puff Blush 30 Gorgeous Berries. To jest taki kolaż kolorów, który z kolei wypada bardzo intensywnie, którym również można próbować już konturować policzki, ale jak mówię, w moim zestawieniu w kategorii róże i bronzery zdecydowanie wygrywają bronzery. I teraz to, co Wam powiem, to tylko z pozoru nie ma sensu, ja nie mam ani jednego bronzera, ponieważ u mnie za bronzery służą po prostu pudry. Ja straszliwie się namęczyłam, żeby znaleźć sobie jakiś bronzer, który byłby w kolorze, którego ja oczekuję, i nie udawało mi się to, w związku z tym przerzuciłam się na pudry i to jest akurat Sephora kolor 35. To jest puder, który służy mi jako bronzer. On jest w takim ciepłym odcieniu żółtawym. Jako bronzer na lato, o, widzę, że sztuczne światło bardzo brzydko podbija ten kolor. Naprawdę na lato taki fajny, złoty kolor, ale nie pomarańczowy, wbrew temu, co tutaj widać. To jest taki walor, jaki spełnia Sephora. Jest również w mojej kolekcji jeszcze jeden produkt, to jest Sensic, taki bardzo niepozorny róż o numerze 101, który już w opakowaniu wygląda jak bronzer i który właśnie taką rolę spełnia. Kolor jest naprawdę piękny, ma delikatne drobinki, które jednak w żaden sposób się nie eksponują w taki brzydki sposób na twarzy. Niestety akurat z mojej buzi znika. To nie chodzi o to, że się ściera, bo nie robią się plamy, nie robią się tego typu rzeczy, tylko on tak równomiernie po prostu znika. Natomiast moim faworytem w tej kategorii jest produkt, o którym przypomniała mi jedna z Was w komentarzach, i to jest Slick. Ja jakiś czas temu miałam ochotę kupić sobie róż ze Slicka i nie wiedziałam, na jaki kolor się zdecydować. Widziałam wiele recenzji tego oto produktu i cieszę się, że w końcu go kupiłam. Numer 142 Antique. To jest matowy kolor, który fenomenalnie prezentuje się na twarzy, nie znika. Można go przepięknie wypracować na policzkach. Ja mam go w tej chwili zaaplikowanego na policzki tutaj w formie konturującej i bardziej w formie roztartej na wyższych partiach policzka, żeby służył mi za róż. Nie znika. Bardzo fajnie zachowuje się przez cały dzień. Też trudno sobie nim zrobić krzywdę. On jest bardzo nasycony kolorem, ale też nawet po zaaplikowaniu na twarz bardzo fajnie można go rozprowadzić i nawet pewne drobne popełnione błędy
można z łatwością naprawić. Także mój numer jeden. Od niedawna. Bardzo żałuję, że tak późno po niego sięgnęłam. Bardzo serdecznie polecam Wam Sleek Antique w numerze 142. Moje kochana, teraz produkt, o którym założy się nie wiecie, albo wie niewiele z Was. Nie widziałam również recenzji tego produktu na YouTubie, a szkoda. Mówię o produkcie, który nazywa się Open Up Your Eyes i jest to kredeczka z firmy Petsfy, różowa, działająca na takiej zasadzie jak flagowy niegdyś produkt firmy Benefit, czyli taki, ta kredka też ma w nazwie Illuminator, czyli służy rozświetleniu wewnętrznego kącika oka, przestrzeni pod brwią. Ja również do takich wyjściowych makijaży stosuję tę kredkę, aby rozświetlić dolną linię rzęs. Zapłaciłam za nią 2,40 euro w drogerii DM. Kupowałam ją już jakiś czas temu, ale od czasu, kiedy nabyłam ten produkt, nie szukam niczego innego i nie sprawdzam takich produktów, które sukcesywnie pojawiają się w ofercie innych firm, gdyż dla mnie ta kredka, jeśli chodzi o jej wytrzymałość, niepodrażnianie oka i trwałość, jest produktem idealnym. Przy tej kategorii nie zdziwię się, jeśli powiecie mi, że troszeczkę przesadziłam. To są maskary. Ja od pewnego czasu postanowiłam za wszelką cenę znaleźć idealną maskarę dla siebie. To wszystko, co tutaj mam, za chwilę rozłożę na stole, abym mogła Wam bardziej dokładnie pokazać, czym ja się tutaj posługuję, jeśli chodzi o mój makijaż codzienny. Słuchajcie, mam bardzo delikatne rzęsy, bardzo krótkie i bardzo łatwo je skleić i zrobić z nich takie pajęcze nogi, a bardzo trudno je tak wymalować, aby były ozdobą oka i były jednocześnie nieobciążone. Już dawno temu doszłam do wniosku, że nie ma maskary idealnej i jednej takiej maskary nie znajdę, stąd też szukam idealnego połączenia dwóch maskar, maskary pogrubiającej i maskary wydłużającej, tak aby zagęścić swoje rzęsy, nie sklejając ich, a jednocześnie wyciągnąć je w górę, dodając im długości. No i dwa produkty, które w tej roli u mnie spisują się najlepiej. Te dwa produkty to Vibo i Belle. Pierwsza maskara to jest Panoramic Lashes, maskara pogrubiająca, dodająca objętości i maskara, która może zabić tą wielką szczotką, która jednak mimo wszystko nie skleja moich rzęs, dodaje im fajnie objętości. Jej zaletą jest również to, że kosztuje maksymalnie około 12 zł. Mam ją już od dłuższego czasu i właściwie jest na granicy wyschnięcia, ale ta maskara stanowi podstawę mojego makijażu rzęs, który wykonuję każdego dnia. Natomiast od niedawna przypomniałam sobie o tej serii Hypoallergenic, to jest firma Belle, Long and Volume Mascara. Rzecz, którą kupiłam w tej chwili na przecenie w drogerii Hebe za 10,60. Maskara, która ma szczoteczkę z takiego sztucznego włosia, ale nie silikonową, tylko właśnie z włosia. Drobna szczoteczka, która bardzo fajnie wyciąga moje rzęsy do góry. I wiecie co, to jest kolejny przykład tego, jak opętańcze poszukiwanie produktu idealnego powoduje, że zapominamy, iż taki naprawdę bardzo fajny produkt mieliśmy już wcześniej i używaliśmy. Ja tej maskary używałam zdecydowanie wcześniej, ale potem pęd za innymi produktami, które gdzieś mnie kusiły i wydawały mi się fajniejsze, spowodował, że zapomniałam, jak fajna jest ta maskara. A teraz, na ten moment, mój duet idealny to Vibo i Belle.
Nie było jeszcze pielęgnacji w dzisiejszym zestawieniu, a więc pora powiedzieć kilka słów, może nawet pokazać kilka produktów. Na sam początek kremy pod oczy. Ja w momencie, w którym trafiłam na tę oto maseczkę z firmy Ziaja, zrobiłam Wam oddzielny film ze swoim pierwszym wrażeniem na temat tego produktu i to się zasadniczo niewiele zmieniło. Niestety moja pazerność chyba spowodowała to, że maseczka zaczęła przesuszać moją skórę pod oczami, ponieważ jej używałam po prostu codziennie. Mam taki nawyk, że rzeczywiście jak już coś zaczyna działać, to ja próbuję jakoś zintensyfikować ten cały proces. Nakładałam maseczkę codziennie i być może sama doprowadziłam do tego, że jednak moja skóra pod oczami zaczęła się przesuszać i odczuwałam taki dyskomfort. I w poszukiwaniu czegoś, co ten krem, co tę maseczkę zastąpi, kupiłam krem z Ziai, który sprawdza się naprawdę, naprawdę fajnie, jest liftingujący, super nadaje się pod podkład, nie roluje się, nie podrażnia oczu, jest u mnie na miejscu drugim. Jeśli chodzi o moją skórę pod oczami, numerem jeden pozostaje u mnie krem z Diora. Capture Scalp 10 E. Krem, który posiada jedną wadę. Tą wadą jest oczywiście cena. Krem kosztuje 285 zł. Natomiast miesięczna kuracja tym produktem, który jest takim bardzo lekkim, można by powiedzieć, że nawet prawie żelowym, ale jednak kremem, powoduje, że moja skóra pod oczami naprawdę zmienia zupełnie swoje oblicze. Myślę, że to moje przyzwyczajenie już do tego kremu trwające kilka lat, ono się już chyba nie zmieni. Cudownie zliftingowana skóra i nie jest to tylko lifting mechaniczny, ten krem naprawdę powoduje poprawienie stanu mojej skóry pod oczami i zmniejszenie kurzych łapek. Spowoduje, że ja od tego produktu nie odstąpię jeszcze długi czas. Ile ja się zawsze Wam naopowiadam, jaka okropna jest moja skóra, jakie ma porozszerzane pory, jak strasznie się świeci, jak jest wielkim dla mnie utrapieniem, to historia. Więc nie mogło w moim zestawieniu zabraknąć produktów matujących, których używałam w tym roku. I wiecie co, chyba nastąpił jakiś przełom, bo zazwyczaj mam tych produktów znacznie więcej, tymczasem ostatnie miesiące to było używanie tych oto trzech produktów i mam tutaj troszeczkę kłopot z ustaleniem tego, jaki produkt jest najlepszy, dlatego powiem Wam szybciutko o wszystkich trzech. To jest Perfecta Pharmacy No Problem, siarka plus cynk plus sabun control, matujący krem nawilżający za 17 zł, krem, o którym Wam już mówiłam mniej więcej pół roku temu i wtedy była go połowa, teraz jeszcze się nie kończy. Fajnie sprawdza się pod makijaż, rzeczywiście matuje, choć wszystkie osoby z tłustą cerą wiedzą, że taka cera potrafi i lubi być bardzo sprytna i próbuje tak tym swoim świeceniem obejść produkty, które używamy. Także w tej chwili firma Perfecta oczekuje u mnie na to, abym dokończyła tę tubkę. To jest pojemność 50 ml, także można się tego naużywać. Ale ja ten produkt stawiam praktycznie w tej samej linii co kolejny produkt, który kupiłam troszeczkę później niż tą Perfectę. To jest Clarins Fluid Hydrant Matte Fiant. To jest produkt, który służy do aplikowania na całą skórę twarzy. Ja chciałam kupić serum z tej samej serii, które chciałam aplikować tylko na środkową część twarzy. Niestety jest kłopot z dostaniem tego produktu. Clarins nie jest takim kremem, który matuje w taki sposób, wiecie, betonujący, taki płaski. Ta cera tutaj w środkowej partii troszeczkę się świeci po kilku godzinach, natomiast jest to takie świecenie, które jest do zaakceptowania. Natomiast tutaj te przestrzenie na przykład na policzkach, które po zastosowaniu silnego kremu matującego wieczorem wyglądają niefajnie i wyglądają troszkę jak taka spękana ziemia,
to u mnie po używaniu tego produktu wyglądają na takie jędrne, nawilżone i makijaż wieczorem tutaj w tych strategicznych miejscach nie wygląda źle. Nie wygląda na taki przesuszony i dlatego będę do tego produktu wracała, choć chciałabym, żeby troszeczkę bardziej matowił na przykład strefę T. Ale zobaczymy, jak będzie się spisywało serum, które mam na myśli i które będzie jednym z kolejnych produktów, jakie kupię. Produktem, który mógłby w tej kategorii zdobyć pierwsze miejsce, jest Kiko, baza matująca, o której wiele Wam mówiłam w momencie, w którym ją kupiłam, ponieważ rzeczywiście efekt matowienia, jaki daje, jest chyba największy ze wszystkich produktów, jakich używałam w ostatnim czasie. Jedynym problemem tej bazy jest to, że jeśli stosujemy ją pod podkład, to podkładu nie da się na niej rozprowadzić. Ja od samego początku używam tej bazy odwrotnie, czyli najpierw podkład, a na to wklepuję sobie bazę. Prosiłyście mnie też pod filmami, żebym pokazała, jak to zrobię przy najbliższej okazji, kiedy będę nagrywała makijaż. Oczywiście pokażę Wam, jak ta baza prezentuje się aplikowana na podkład. Jedyną wadą tego produktu jest to, że owszem, mogę zaaplikować tę bazę na podkład Double Wear. Mogę zaaplikować tę bazę na podkład MAC-a, ale nie da się jej zaaplikować na żaden inny, delikatniejszy podkład, ponieważ ona rozpuszcza podkłady, rozpuszcza kremy BB, waży się, a jak mówię, zastosowanie jej w takiej normalnej, logicznej kolejności, że najpierw baza, a potem podkład, powoduje, że nie można absolutnie na tym produkcie rozprowadzić równo żadnego innego podkładu. Tylko z tego powodu ta baza matująca nie znalazła się tak definitywnie na pierwszym miejscu wśród produktów, których używam. Ale jeśli chodzi o stworzenie matu na takie specjalne wyjścia, no to tutaj muszę przyznać, że jeśli chodzi o moje produkty, nie ma konkurencji. Pozostała jeszcze jedna kategoria, jest to pielęgnacja skóry całego ciała i tutaj dla mnie sytuacja jest bardzo prosta i ona nie zmienia się od wielu lat. To jest produkt, którego używam i którego nie lubię. To jest kolejny produkt, którego używam i którego nie lubię. Jest jeszcze jeden produkt, którego używam i z którym zdecydowanie bardziej lubię się latem niż zimą. A jest jeden produkt, którego używam od lat, który kocham i którego nie zmienię, to jest Nivea Q10. Tym razem wersja z pompką. Dla mnie idealne połączenie cudownego zapachu, wspaniałej konsystencji, która powoduje, że preparat szybko wchłania się w moją skórę i zauważalnego efektu ujędrnienia. Ja muszę przyznać, że dla mnie jest to takie ujędrnienie mechaniczne, tak to mogę określić, czyli takie ujędrnienie, które widać na skórze w momencie, w którym mamy zaaplikowany produkt i jakby nie widzę takiego elementu pielęgnacji postępującej w tym produkcie, natomiast no i tak jest moim ulubieńcem, fantastycznie nawilża, ujędrnia. Ten zapach, o którym wiele osób mówi, że jest właśnie takim idealnym zapachem komponującym się z innymi produktami, jakich używamy, ale również jest zapachem, który budzi fajne wspomnienia z dzieciństwa, kiedy mieliśmy do czynienia z klasycznym kremem Nivea. To jest walor, który powoduje, że u mnie Nivea Q10 ujędrniający balsam do ciała pozostaje od długiego czasu na miejscu pierwszym. To już są wszystkie produkty, o jakich chciałam Wam opowiedzieć w ulubieńcach 2015 roku. Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy taka formuła zestawiania produktów, jakich używam na co dzień i wyróżniania tylko tego jednego odpowiada Wam. Jeśli tak, to właśnie w takiej formie będę się starała nagrywać swoje kolejne filmy z ulubieńcami. Mam nadzieję, że może zainspirowałam Was do kupienia czegoś fajnego, a może przypomniałam Wam o jakimś produkcie, kosmetyku, który używałyście wcześniej i do którego należałoby wrócić.
Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was jak zawsze na kolejną kawę bez cukru w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.